myślą, Adi, że ty na tych organach nie skończysz grać, ale jakoś się udało. Słuchajcie, witamy was serdecznie w 77. odcinku podcastu Hokejowego Sklepy. A witają was Adi, Baudolino i Velur. Dzisiaj zajmiemy się ocenami reszty zawodników, czyli formacją atakującą. I co, no panowie, w zeszłym odcinku robiliśmy całą obronę, bramkarzy i tak dalej. Dzisiaj sobie zrobimy, tak jak powiedziałem, kolejnych zawodników i w dzisiejszym podcaście już zamkniemy definitywnie poprzedni sezon i będziemy wypatrywać, oczekiwać, nasłuchiwać wieści o jakichś ruchach w naszym klubie. Jakich nie wiemy, no chcielibyśmy już wiedzieć, kto będzie w końcu trenerem, już jakiś chcielibyśmy mieć informacje o podpisanych pierwszych kontraktach i tak dalej. No miejmy nadzieję, że to się niedługo wydarzy. Tak jak to było w ostatnim odcinku, zrobimy sobie oceny, każdy z nas tutaj oceni zawodników. Na końcu powiemy, kogo z naszego punktu widzenia chcielibyśmy zobaczyć w kolejnym sezonie. I tyle, no to nie wiem, panowie, macie coś do dodania z jakichś innych jeszcze rzeczy, czy możemy już zająć się oceną? Znaczy, zanim oczywiście, tak jak przy obrońcach, zanim przejdziemy do pierwszego napastnika, który ukończył na sezon, no to wspomnimy, że zaczął na sezon Filip Stoklasa, no i w połowie sezonu też zakończył karierę Mikołaj Łopuski, także tych dwóch napastników nie oceniamy, chyba tylko tych dwóch odeszło w trakcie sezonu. To znaczy, co do Stoklasy, to może nie tyle ocena, co parę słów może to, ale to potem powiemy, jak już dojdziemy do tego, ale faktycznie tak jakby w tych normalnych ocenach to tego nie będzie, tych dwóch zawodników. No widzę, że Adi się wyrywasz do oceny, więc jakbyś mógł zacząć. No to zaczynamy alfabetycznie, tak jak przy poprzednich formacjach, i pierwszy jest Mateusz Adamus. Średnia z forum ocen to jest 4,07. To jest 19 miejsce w drużynie. No i myślę, że tutaj nie będę długo rozwijać. Po prostu powiem, że ode mnie ma 5, bo nie mam pretensji do jego gry, do tej jego postawy. Mam pretensje o to, do tego, jak została zbudowana ta drużyna, że praktycznie cały sezon był podstawowym zawodnikiem. W takim sensie, że zawsze w tym składzie meczowym był. No mi też wydaje się, że powinien, jeżeli już, powinien być uzupełnieniem. Był zawodnikiem podstawowym. No, szacun za to, że pracując zawodowo można grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w hokeja i jeszcze walczyć o medale. Ode mnie 4. Od ciebie 4, Adi 5. No a ja powiem tak, no tu oczywiście macie w 100% rację. To co Adi powiedział, że no, zawodnik, który de facto no, łączy pracę zawodową z graniem w hokeja, jest podstawowym zawodnikiem, a tak jak powiedzieliście, powinien być uzupełnieniem. A przypomnijmy, Mateusz Adamus pracuje jako policjant, więc praca na pewno obciążająca. Ode mnie też 4. Znaczy, ta praca to jedno, a drugie to, że po prostu już od dawna nie był żadnym wyróżniającym się zawodnikiem w polskiej lidze i w ogóle ani już jakiegoś potencjału nie ma, bo już jest też... Nie należy do najmłodszych, więc po prostu kwestia taka, że rozumiem, jakby było, nie wiem, 5 kontuzji w ataku, to wtedy ktoś taki wskakuje z tej pierwszej ligi na podstawie tej umowy, a nie jest podstawowym zawodnikiem tego czwartego ataku. No. Natomiast też trzeba przyznać, że tam w kilku meczach powalczył mocno, waleczny zawodnik, no tak jak mówię, no, ocena 5-4-4, lecimy dalej. Adi, dalej zaczynasz? No, drugi napastnik, Bartosz Fraszko. Średnia ocen z forum to 7,07. 07. Tak. Czwarte miejsce pierwszy w drużynie. Pierwszy policjant, drugi 07, zgłoście. Czwarte miejsce w drużynie. A ode mnie dostał ocenę 6, chociaż przyznam szczerze, że myślałem najpierw, że o 1 sobie podbiję ocenę playoffami, ale uznałem, że nawet o 2 mu podwyższę, bo po sezonie zasadniczym by dostał 4, bo w sezonie zasadniczym według mnie grał na jakąś połowę swoich umiejętności maksymalnie. Ja też, oceniając Bartka Fraszkę, to o wiele więcej się spodziewałem. Miałem trudność, żeby go tak ocenić, bo były dobre mecze, w którym mocno punktował, jak ten mecz z Oświęcimiem. Gdzieś tam też pokazywał, że tak jak w Jastrzębiu w półfinale, tam dostał minę taką, to był ewidentny faul, ale się pozbierał, rzucił na bramkę, wpadło do siatki. To zawsze będzie plus dla napastnika, nieważne jak. Strzelił na bramkę, zrobił najlepsze co mógł, tylko właśnie tych strzałów na bramkę mi brakowało. Jak spojrzę z kolei na statystyki i to ile punktów nazbierał, no to wydawało się, że to dobry sezon
dla Bartka Fraszki, ale ja nie jestem przekonany, czy to był dobry sezon dla niego. Można się domyślać, czy aby na pewno zawsze był w pełni sprawny fizycznie, bo tam też z tą kontuzją różnie bywało. Nie wiadomo, czy to jest zaleczone, niezaleczone. Ja osobiście spodziewałem się więcej, że da więcej zdecydowanie Bartek Fraszko. Jeżeli grał z Grzegorzem Pasiutem, no to wiadomo, że grało mu się łatwiej. Jeżeli miał sam troszeczkę poprowadzić grę, no to już było trochę lipa. I najbardziej, co mi utkwiło w pamięci, wjazd na dobrej szybkości do tercji. Nie ma kolegów, bo pojechali do zmiany i tak dalej. Brakowało mi pierdolnięcia na bramkę takiego strzału niesygnalizowanego. Co było w zamian? Hamulec, strata krążka i kontra szła w naszą stronę. Ode mnie Bartek Fraszko 7. Albo rzucenie krążka do rogu, nie? No, w każdym razie, no, to oczywiście no, przy tych dwóch pierwszych zawodnikach mam ten komfort, że mówicie jako pierwsi, więc mogę powiedzieć, że z wieloma waszymi opiniami się oczywiście zgadzam. I chciałbym tu tylko dodać, że ten sezon Bartka Fraszki jest o tyle dla mnie dziwny, no bo z jednej strony to, co powiedziałeś, Bałdo, że tych punktów tam uciułał i teoretycznie rzecz biorąc, patrząc tylko po punktach, można byłoby powiedzieć, że sezon nie był taki zły. Natomiast to jest w sumie też nie pierwszy raz, bo pamiętam, że taka była podobna sytuacja kiedyś z Patrykiem Wronką, gdzie świetnie punktował, a i tak go nie oceniliśmy tak bardzo dobrze. I to samo mam właśnie w tym sezonie z Bartkiem, że pomimo ilości punktów zdobytych i tak dalej, no to też oczekiwałem od tego zawodnika więcej, przede wszystkim więcej kreatywności i tak dalej. No i ode mnie, no ja się tak cały czas waham pomiędzy 6 a 7, najchętniej dałbym 6,5, ale zgodnie z zasadą, że równamy do góry, no to ode mnie ma Bartek 7. Myślę, że krótko mówiąc, po prostu przez cały sezon oczekiwaliśmy od Bartka Fraszki takiej gry, jak pokazał w ćwierćfinale, gdzie tak, oczywiście wziął tą tutaj całą grę na siebie, że no tak. Bałem się, że to skończy tak kontuzją pleców po tym, jak nie wniósł całą drużynę. No. Faktycznie, no w tych meczach ćwierćfinałowych świetnie grał i gdyby tak wyglądał sezon zasadniczy, no to byłoby naprawdę pięknie, no. Ale nie było. Kolejny zawodnik, Patryk Krężołek, to może ja teraz zacznę. Średnia z forum 7,93, bardzo wysoka nota. No i tu odnośnie Patryka, to oczywiście znamy wartość Patryka, wiemy jaki jest jego dorobek punktowy i tak dalej, ile bramek strzelonych długi czas prowadził w tej klasyfikacji w całej lidze. Natomiast no tu niestety, mówimy niestety z wielką szkodą i dla całej drużyny, i dla samego Patryka, no przydarzyła się ta kontuzja, która no nie pozwoliła mu dokończyć sezonu. Natomiast niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, co się tam wydarzyło do momentu kontuzji, ode mnie Patryk ma 8. Ode mnie też jest 8 dla Patryka Krężołka. No, dopóki, wiadomo, z Grzegorzem Pasiutem bardzo dobrze się dogadywał na lodzie, potem tam już po dołączeniu Stepanowa do drużyny grał chwilę z Rochlą, to już nie grało to tak dobrze, ale nie wiem ile tu w tym jego winy, ale jak tylko miał okazję by strzelać, czy odnajdywał się pod bramką, gdzieś tam szukając dobitki, no to wypełniał swoją rolę w 100%. Kolejny rok, kiedy widać, że ten zawodnik po prostu cały czas rośnie tak jak powinien. Rośnie zawodnik w jego wieku i 8. Mhm. Ode mnie też Patryk Krężołek ma 8. No, straszny pech, wyjątkowy, jakieś na te najważniejsze mecze sezonu, kiedy też z pewnością miał swój plan na ten playoff, przytrafiła się ta kontuzja nieszczęsna w pierwszej zmianie w meczu z Krakowią, pchnięty przez tego takiego Doherty się nazywa, nie? Taki długa i z Krakowi gdzieś tam pchnięty, tam nie wiem, to takich starć w hokeju jest wiele, tak, nie? Gdzieś stracił równowagę, poleciał tym barkiem, tam się ratował, żeby głową nie walnąć w tą bandę. No tak się wyratował, że poleciał ten bark nieszczęsny. Ja dziękuję za ten sezon. Podobał mi się bardzo Patryk Krężołek. Chciałbym bardzo, żeby kolejny sezon spędził w GKS-ie Katowice i żeby to był lepszy sezon od tego 2 lata temu, od tego, który się skończył. I żeby po tym nowym sezonie w GKS-ie Patryk wyjechał za granicę i rozwijał swój talent
za granicą. No teraz niestety tak miło nie będzie. Chociaż tak. Jakby trochę tak źle się przyjrzeć, to można powiedzieć, że ocena z forum taka sama, nie? Znaczy, no tak, kolejnym zawodnikiem jest Kubalik, nie pamiętam imienia, jakbyście mogli przypomnieć. Ten był Tomasz. Tomasz Kubalik. Tomasz Kubalik. W każdym razie, no, powiem tak, no, przychodzi taki zawodnik. A średnia z forum? Średnia z forum, przepraszam, 1,93, 25 miejsce w drużynie. No i powiem tak, no przychodzi taki zawodnik, no w tym CV ma tam coś wpisanego, nie? Warunki fizyczne, no wręcz po prostu świetne, można powiedzieć. Duży zawodnik i tak dalej. No i powiem szczerze, ja sobie tak pomyślałem, mówię, kurde, no może faktycznie tu będzie strzał w dziesiątkę i coś będzie to zawodnik, który powalczy. Natomiast powiem szczerze, jak patrzyłem się na jego grę, ile razy ten zawodnik spalił na niebieskiej linii, to kurwa się w ogóle mózg lasował, nie? Ale to, co mnie najbardziej u niego irytowało, to że kompletnie nie wykorzystywał tych swoich warunków fizycznych, to po pierwsze. A po drugie, bardzo mnie irytowało u niego to, że jeśli dochodziło do jakichś spięć z zawodnikami drużyny przeciwnej, to były pretensje, machanie rękami i tak dalej. Nie, kurwa, dla mnie jedynka i w ogóle zapomnieć o takim hopie, że tu w ogóle był w Katowicach. A to ja z kolei od początku byłem jakoś negatywnie nastawiony, nie przekonują mnie zupełnie te transfery, bo ktoś miał fajne CV dzięki grze 10 lat temu gdzieś wyżej. No i tak, no myślę, nawet przy nie... oczekiwania zawsze są duże, ale często to wtedy nie wypala właśnie. Miałem świadomość, że to może być właśnie taki niewypał, no ale nie wiem, czy i tak zakładam, że może być aż tak źle. No tak, Adi, biorąc pod uwagę to, z jakiego kraju ten zawodnik pochodzi, to po pierwsze, po drugie, warunki fizyczne, po trzecie, to gdzie tam grał, to gdyby, powiedzmy, nie wypalił ten transfer, tak, by zagrał słabo i ocenilibyśmy go na czwórkę, to i tak byłoby to dramat. Natomiast jeśli przykładowo średnia z forum jest niecałe 2 i tak dalej, no to już jest po prostu tragedia, nie? Ale to średnia też wynika z oczekiwań wobec niego. No tak, no. A jaka ocena? Ode mnie jest 2. 2. No ja powiem tak, ja widziałem raz Kubalika i go pochwaliłem za to niestety jedno zagranie, no to jedno zagranie i to o tyle ciekawe, że to jedno zagranie Kubalika, kiedy tam właśnie wykorzystał to, wziął zawodnika ładnie na plecy i tak dalej, dograł, miał asystę wtedy drugiego stopnia, a gola strzelił ten, do którego za chwilę przejdziemy, niejaki Mikael Kuronen. I to była jedyna akcja, w której obaj zapunktowali. No biednie, ja miałem takie wrażenie, właśnie te dyskusje, wieczne pretensje o wszystko i tak dalej. Miałem takie wrażenie, że Kubalik chce nam powiedzieć, wiecie co, ja jestem Czechem, my w Czechach hokej to jest dla nas sport narodowy, przyjechałem tutaj do was, uczyć was, przywiozłem wam koraliki i sreberka, jak Murzynkom do Afryki się woziło, nie? Kaganek wiedzy. Tak, i powiem wam, siadajcie tu, opowiem wam o hokeju, nie? No niestety ode mnie jedynka i skończmy ten temat, bo to szkoda szczępić ryja. Yeah. No to kolejnym zawodnikiem jest rzeczony Mikael Kuronen. I tu, Marcinie, bym prosił cię, jakbyś ty już zaczął, bo to średnia jest... Średnia z forum? Średnia z forum to jest 3,07, 24 miejsce, czyli tuż nad Kubalikiem. No cóż, ja liczyłem, że się jakoś ten zawodnik obudzi, ocknie, że da coś z przodu. No i z tego, co pamiętam, to właśnie odszedł Stoklasa, a w jego miejsce przyszedł Kuronen, nie? To chyba była taka podmianka tam krótko najpierw to w czasie. Najpierw chyba Dominik Nachumko przyszedł. Tak zaraz po odejściu Stoklasa, a Kuronen troszkę później. Opinie były takie, że dziękujemy obcokrajowcowi, bo będzie obcokrajowiec. I to jakby może dlatego mi to tak utkwiło. Dużo bym złego mógł powiedzieć o Kuronenie, no bo nie był skuteczny. Ty nas prostowałeś trochę, Adi, w tej ocenie, że no jest to zawodnik trzeciej, czwartej formacji. Może dlatego tak mamy wygórowane aspiracje wobec niego, czy wymagania wobec niego. No ale w tej defensywie no też mnie nie bardzo przekonywał. No też nie miał zasięgów takich jak
ci Finowie rok wcześniej. Makonnen na przykład. Makonnen, Lahde czy coś, którzy no. w defensywie dawali radę. No fajnie, że był, może sobie dopisać. Też kontuzjowany, kontuzja na koniec, tak. nie? Kontuzja na koniec, także dużo zdrowia, dużo pomyślności. Podobno chciałby zostać w Polsce, no ale, ale ode mnie Kuronen dostaje 3. Ode mnie dostał 4. No wspominasz, że w defensywie sobie nie radził, ale to jest taki zawodnik, u którego defensywa zaczyna się raczej w tercji ofensywnej, niż tam gdzieś jest. Tam w bądź grze we własnej tercji, tylko gdzieś tam utrzymać jak najdalej krążek od swojej bramki, to są bardziej, myślę, zadania pod niego. No i no nie zakładałem, że będzie dużo punktować. Początek miał taki dosyć, że o ile sam nie tworzył gdzieś wiele, jakiś nie miał kreatywnych podejm czy strzałów, to i tak był na tyle aktywny w tej trakcji ofensywnej, że gdzieś tam ten krążek dotknął po drodze i miał tam czy asystę drugiego stopnia. No i w sezonie zasadniczym to punktowo nie wyglądało, także no potem no już no prawie to jest całe te formacje, całe nie punktowały praktycznie, więc jednocześnie i on nie punktował. Ale no to była po prostu jego gra i jego styl gry się nie przydał, no ale trzeba wiedzieć, kogo się sprowadza. 10 punktów ma według portalu Hokej.net Kuronen na swoim koncie za 2 gole i 8 asyst. No tak, przy czym 27 meczów, a tak porównam go do Stoklasy, Stoklasa 19 meczów, 15 punktów. 5 tak, goli i 10 asyst. Jak mówiłem, no, te 9 punktów jest w zasadzie zasadniczo, jeden punkt jest w playoffach, gdzie było tych meczów 15 i 12, czyli niemalże identycznie. No ja powiem tak, odnośnie... Ademir 4 ocena, nie wiem czy... Tak, mówisz. No ja powiem tak, no tutaj oczywiście znowu się z Wami muszę zgodzić w wielu, wielu kwestiach dotyczących Kuronena, bo z jednej strony no po takim zawodniku też się oczekuje dużo więcej, z drugiej strony to co powiedziałeś, Adi nas tu prostował i nam pokazywał co ten Kuronen robi i tu faktycznie też muszę się z Adim zgodzić, że w tej tercji ataku zaczynał tą naszą obronę. Na pewno był walecznym zawodnikiem, bo to też nie można mu odmówić, nigdy tam nie odpuszczał pod bandami i tak dalej. No brakło trochę tych punkcików, nie? No jednak po takim zawodniku człowiek oczekuje, że będzie no, zdecydowanie lepiej punktował. No i ode mnie ocena 3. 3. No pytanie też, czy gdyby Paszek czy Wanat dostawali tyle minut, wychodzili, tak? Czy... Jakby nie wyglądali lepiej nawet, nie? Niż no, Kuronen. Zamykając 4 Adi, 3 i 3 od nas, tak? Tak. I następny zawodnik to Mateusz Michalski. Średnia z forum 5,29, 9 miejsce w drużynie. Jakbyś mógł, Marcin, zacząć jeszcze od Mateusza? Jestem. Mateusz Michalski świetny początek sezonu. Ja tak liczyłem na to, że mówiłem nawet o tym, że myślę, że taki przełomowy sezon dla Michalskiego w Giksie, być albo nie być, albo będzie grał, albo nie będzie grał. Świetny początek, tak jak powiedziałem, potem gdzieś się zgubił, no ale im bliżej końca sezonu, tym myślę, że wywiązywał się znakomicie z tych zadań, które miał, zaczął walczyć pod bramką. Podobał mi się Mateusz Michalski, no i dlatego moja ocena Michalskiego będzie taka, która pozostawi trochę niedosytu, ale to po to, bo chciałbym, jak tam już wcześniej też mówiłem, chciałbym, żeby Michalski został w Gieksie. Gra w reprezentacji, trafił do reprezentacji z Gieksy, trafił, wrócił i tak dalej, różnie można mówić. Ma też jasno określone cele w tej reprezentacji, jak wychodzi na lód i one są bardzo zbliżone do tego, co grał w Katowicach, stąd ta ocena jest taka, że z przyjemnością za następny sezon dam mu wyższą. W tym sezonie Michalski otrzymuje ode mnie 6. Ode mnie też jest ocena. A ja teraz. Ty teraz. No. Przepraszam cię. Alfabetycznie, nie? Alfabetycznie, właśnie. No. Ode mnie teraz jest 6. Myślę, że były okresy, szczególnie w pierwszym sezonie, gdy kompletnie nie przekonywał, ale ostatecznie w sumie im dłużej gra w Giksie, tym bardziej się przekonuje do tego typu zawodnika. No, on nie ma technicznie, nie wyróżnia się zupełnie niczym, natomiast to co zawsze mówimy, że narzekamy wiecznie, że on nie wykorzystuje swoich sytuacji, ale to jak on się odnajduje zawsze w tych sytuacjach, że w końcu te gole mu podają i to jest taki bardzo nierówna forma, myślę, to jest jego największy problem, bo myślę, że jakby rozpisać na jakimś wykresie, kiedy on punktuje, w jakich meczach, chronologicznie, to wyszła jakaś sinusoida na pewno, bo jakbyś mu wchodzi, zaczyna się gdzieś krążek na kiju, to wtedy potrafisz strzelać gole, nie wiem, 2 mecze po rząd, czy 3 mecze po rząd, nie wiem, czy dokładnie tak było, ale też w tym stylu ma coś.
ma coś takiego, a potem 10 meczów nie punktuje. Natomiast to jest też tak, myślę, że też plusem tego zawodnika jest to, że gdzie by się go nie wsadziło, to i tak coś potrafi dać u siebie, bo można go wsadzić, nie wiem, przy dwóch mega ofensywnych zawodnikach do pierwszej formacji coś dobrze od siebie. No a pamiętamy też, jak zaczął zeszły sezon jeszcze u Risto Dufy, że grał z Filipem Starzyńskim i Kamilem Paszkiem i tam świetnie też zaczęli ten sezon, także to jest bardzo zawodnik, który się zawsze się przyda jakoś. Teraz prosimy. Dziękuję. No i to oczywiście znowu powiedzieliście praktycznie wszystko to, co też mam na myśli. Jedyne, co mogę powiedzieć, ode mnie też oczywiście szóstka będzie dla Mateusza. Natomiast kwestia jest to, czego bym oczekiwał troszeczkę więcej, bo faktycznie to, co powiedzieliście, ma takie momenty, że się potrafi świetnie odnaleźć i tak dalej, żeby bardziej właśnie było równo, nie? Żeby nie było tej sinusoidy, tylko żeby było bardziej równo i będzie, myślę, bardzo dobrze, nie? Tyle. To teraz, żeby nie wyciągać Ci Twoich ocen, to zaczniemy od Ciebie. Ode mnie, tak? Tak. No dobrze. Aha, nie, ja już zaczynałem, ale mogę jeszcze raz. Aha, bo to i tak wszyscy teraz. Bo i tak teraz moja kolej. No. Dobra, no to kolejnym zawodnikiem jest Szymon Mularczyk. No ja powiem, no mam bardzo duży problem z oceną. Średnia z forum? Średnia z forum 4,69, 14 miejsce. No nisko bardzo. Znaczy ja mam problem z Szymonem taki, że pamiętam początek sezonu, kiedy Szymon troszeczkę więcej grał i podobał mi się bardzo w tym, co tam robił na lodzie. Potem no, często odstawiany na bocznicę przez tych trenerów i tak naprawdę ciężko jest go ocenić tak bardzo obiektywnie, żeby móc powiedzieć, że zagrał dobry sezon, że zagrał kiepski sezon. Bardzo, bardzo trudno i nie chciałbym ani Szymona skrzywdzić, ani nie chciałbym go w jakiś sposób stawiać na piedestał. To, czego bym oczekiwał, najchętniej w ogóle bym mu nie dał oceny, natomiast to, czego bym oczekiwał w przyszłym sezonie, to oczekiwałbym, żeby Szymon po prostu więcej grał przede wszystkim. Żeby trener, jaki by tutaj nie był, czy to będzie trener X, Y czy Z, żeby po prostu stawiał na tą młodzież, żeby dawał tym chłopakom grać, żebyśmy faktycznie mogli ocenić ich przydatność. I dlatego ode mnie po prostu jest tak zwany status quo dla Szymona, to jest ocena jest 5. Ani mu nie obniżam, ani nie podnoszę, po prostu taka moja ocena wyjściowa 5. I mówię, bo ciężko mi jest po prostu obiektywnie cokolwiek powiedzieć, nie? Ja też uważam, że Szymon Mularczyk, chociaż w statystyce ma zapisane 44 mecze w tym sezonie, to myślę, że to jest jego najgorszy sezon, od kiedy przyszedł do GKS-u Katowice. Że najgorszy nie pod względem tego, że mu nie wychodziło, tylko że nie dostawał czasu na lodzie, nie dostawał szansy. Jak wychodził na lód, to zawsze go widziałem i nie stracił nic absolutnie ze swoich atutów, tym, którym imponował wcześniej. Obawiam się, czy będzie chciał zostać w Katowicach na następny sezon, no bo może uznać ten sezon za stracony. Sorry, taka jest moja ocena. Dlatego, że tak mało był na tym lodzie. Ja bardzo żałuję tego, że no nie ja decyduję o tym, kto wychodzi na lód. Myślę, że żebyśmy czasem znowu nie załamywali, że gdzieś talent polskiego hokeja się zgubił, czy rozmył, czy coś. No nie, no żeby nie było ja tak trzymam jak kciuki za Szymona Mularczyka. Ode mnie dostaje 6, bo tak jak powiedziałem, wtedy, kiedy wychodził na lód, to zawsze go widziałem i z przyjemnością patrzę na jego grę i chcę, żeby się rozwijał dalej jak najbardziej. Ode mnie jest 4, bo miałem duże oczekiwania wobec tego zawodnika i ta obniżenie oceny o 1 od tej wysiłej po prostu za to, że nawet jeszcze w czasie, gdy dostał te szanse, to nie zrobił niczego, tak jak zrobił rok temu Patryk Krążak, żeby dostać szansę, dostać te więcej minut. To zależy, wiesz, no w jakiej formacji wychodzi. No nieistotne. No oczekiwania, nie miał kiedy spełnić tych oczekiwań. Tak, bardzo dużo. Ja nie kwestionuję twojej oceny, tak. Natomiast wydaje mi się, że nie miał kiedy spełnić bardzo tych dużo punktów podobno w boksie nazbierał, nie? Ale to podobno się nie liczy, HokejNet nie liczy tych punktów. Nie? No, słuchajcie, no kolejnym zawodnikiem, który jest tutaj na naszej liście alfabetycznie, jest Dominik Nachunko. No i powiem, i to jest kolejny zawodnik, z którym mam problem z oceną taką, może nie tyle, że mam problem z oceną, co mam problem z oczekiwaniami, dwa z tym, jakie miał rolę w drużynie i
w jakich formacjach wychodził i tak dalej. No i trzecia oczywiście, no w związku z tym mam, nie wiem kompletnie jak ocenić zawodnika, bo pierwszy raz, żeby go nie skrzywdzić, dwa, żeby też mu nie dać za średnia dużo. Z forum? Średnia z forum to jest 4,86, 11 miejsce ex. A już powiem, z czego to wynika, bo tak, przychodzi do nas Dominik Nachunko z Zagłębia Sosnowiec, gdzie w Zagłębiu Sosnowiec był kapitanem, tak? Bardzo dobrze punktował w relatywnie, co tu dużo nie mówić, słabej drużynie, tak? Kilka razy też nas ukuł, jakby na to nie patrzeć, sami się o tym przekonaliśmy. I ściągamy takiego zawodnika i ten zawodnik w naszej drużynie po prostu niknie. Albo jest stawiany do czwartej formacji, ewentualnie do trzeciej. Tych minut na lodzie też nie dostaje zbyt wiele, jak na takiego zawodnika, który gdzieś tam w jakiejś słabszej drużynie punktował. No i mam mega problem z tym, jak Dominika ocenić i zastosuję dokładnie tutaj taką samą ocenę, jak przy okazji Szymona, czyli też piątka. Ale to tak jak mówię, wynika to tylko i wyłącznie z tego, że mam bardzo duży problem z oceną po prostu. Dominik Nachunko przychodzi, niezwykle ofensywnie grający zawodnik. Ofensywnie grający zawodnik, a u nas ma zupełnie inne zadania. I widać, jak się męczy chłop, nie? Tak. Męczy się, no bo przychodzi, to chce strzelać gole, nie? No a bardziej ma jakieś zadania czy coś, no. Ode mnie ma szóstkę. No i jak... No, no ciężko powiedzieć tu coś, bo to byśmy musieli wywrócić wszystko do góry nogami. Ściągamy ofensywnego zawodnika, a chowamy go w trzecią, czwartą linię, nie? No to chyba nie tak, jeżeli ten, sorry już, bo ja nie chciałem tego robić, ale jeżeli ten Kuronen kurwa nie punktuje, to dajcie tam na Huńkę, on se wyszarpie i tak dalej, może wymieni z Rotlą krążek i będzie to lepiej, no bo nie, uparliśmy się, zawsze gra ten Kuronen z Rotlą, bo oni rozmawiają po fińsku, a Dominik widocznie po fińsku niewiele, no. Ode mnie Dominik na Huńko ma 6. No ja mówię niestety trochę niższa ocena niż u was, bo po prostu uważam, że był to jeden z dużej grupy zawodników, który tam mieli rolę zadaniowe i był jednym z słabszych zawodników pod tym względem dla mnie. No, zawodnik nastawiony na ofensywę w Zagłębiu dobrze punktował, no ale w Zagłębiu pierwsze formacje grają tak jak u nas te niższe formacje, czyli wjechać do tercji i jakoś szybko zdecydować się na strzał, a nie próbować zamknąć rywali i rozgrywać dłużej krążek, bo to też no, nie jest gra Dominika, żeby gdzieś tam krążyć i podawać sobie krążek i szukać dobrej okazji. No a konkurencja w tych dolnych formacjach mi się była duża, bo tak tych zawodników było wiele, którzy raczej nie punktują zbyt dużo i no nie przekonał mi, ode mnie jest 3. Wiem, mu chyba ktoś w tej książce do analiz wyrwał kartki, mi się wydaje. No, to jest ocena. Okej, dobrze, no to ja co, zaczynałem teraz dwóch, to teraz Adi zaczyna. I mamy Grzegorza Pasiuta, średnia ocen z forum 8, oczywiście pierwsze miejsce w rankingu klubu. Tam bodajże była jedna ocena na 7, jedna na 9, a cała reszta wszyscy solidarnie na 8, także nie było problemu z wyliczeniem średniej, nawet na palcach dają radę. Myślałem, że na suwaku logarytmicznym liczyłeś. Nie, ode mnie jest ocena 7, głównie nieco jest niżej za playoffy, bo choć punktowo to nie wygląda źle, to słabo wyglądała gra w 5 na 5, gdzie dochodziło do dogrywek, do rzutów karnych wtedy, gdzie jakoś Paszyk podkazywał te swoje umiejętności, ale odniosłem wrażenie w każdej z tych serii, czy to ćwierćfinał, czy półfinał, czy mecz o trzecie miejsce, że rywale wrzucili te wyższe tempo w 5 na 5, zrobiło się ciasno na lodzie i troszkę go to zaskakiwało, moje wrażenie, że chciał dalej wszystko na spokojnie, a tu nie było czasu na to, no i efektem tego było tylko 2 punkty w 5 na 5 pierwszego stopnia przez całą fazę playoff, trochę mało. No i myślę ogólnie też sezon bardzo dobry, ale też nie tak dobry jak rok temu, gdzie naprawdę no, po pierwszym sezonie, to w tym drugim rok temu był wybitnie kluczową postacią. Pamiętasz, jaką ocenę dałeś w zeszłym roku? Grzegorzowi Pasiutowi? Myślę, że 8 albo 9. Teraz ja?
Grzegorz Pasiut ode mnie dostaje 9. 50 meczów rozegranych. Tak, w trakcie sezonu miałem sporo pretensji i tak dalej, no ale to takie były pretensje. Wiadomo, że ten koń co ciągnie, to się go batem bije. No ale oddaję tutaj, myślę, że od Grzegorza Pasiuta powinniśmy zacząć budować sezon na następny rok i życzyłbym sobie, żeby to nie był kontrakt na rok, na sezon, tylko ja bym podpisał z Grzegorzem Pasiutem na 5, na 10 lat. Niech już zostanie w Katowicach i tak dalej. Jak nie będzie mógł na lodzie, to pewnie poza lodem znakomicie się odnajdzie. Ja bym jeszcze mieszkanie kupił na przykład. Myślę, że mieszkanie ma i to takie, o którym nam się nie śniło, ale to już jest jego sprawa zupełnie. Grzegorz Pasiut mogło irytować czasami jego kółeczka i tak dalej, ale jak z drugiej strony, jak Grzegorz robi kółko, daje oddech swoim kolegom, daje możliwość urwania się obrońcy. No pokazuje to teraz w kadrze, nie? W poprzednim sezonie nie grał wszystkich meczów, bo były kontuzje, były urazy. Teraz nie wiemy, czy były kontuzje, czy były urazy. Może kontuzje nie, ale urazy z pewnością tak. No a jednak 50 meczów to już dosyć tej laurki. Ode mnie 9. No to ja powiem tak, no tu znowu bliżej mi jest do oceny Marcina niż Adiego zdecydowanie. Też uważam, że powinniśmy zacząć budowanie drużyny na przyszły sezon od Grzegorza Pasiuta. Absolutnie kluczowy zawodnik. To co powiedziałeś, czasami te jego kółeczka irytują, ale to jest właśnie to wprowadzanie tego spokoju, danie oddechu kolegom i tak dalej. No i tak mówię, ode mnie 8. A 8 tylko i wyłącznie dlatego, że jakby no też jakby wynik całej drużyny ma wpływ na też na troszeczkę na ocenę indywidualną. Widzisz, to jest tak, Ady, jak mówiłeś, jak na forum. 1/7, 1/9, reszta 8. No i w naszej ocenie nic się nie zmieniło. I po Grzegorzu kolejnym Kamila zawodnikiem Paszka. Kamila mamy Kamila Paszka. Średnia ocen z forum 4,29, 17 miejsce w drużynie. No tak, rok temu Kamil Paszek fajnie się pokazał zaraz po transferze w tych pierwszych meczach, tak jak ta cała czwarta formacja wtedy, tak w tym sezonie nie zapamiętałem go kompletnie z niczego, raz obrońca, raz napastnik, raz nie wiadomo kto, zupełnie niczym mnie nie przekonał, ani nie wykorzystał swoich gabarytów, ani nic nie pokazywał jakiegoś, nie wiem, szczególnego zmysłu hokejowego na lodzie, ode mnie jest 3. No dla mnie też w porównaniu do poprzedniego sezonu to spory zawód, liczyłem na więcej. No nie mam za dużo do powiedzenia na temat jego gry. 47 meczów w statystyce, 7 punktów. 4. No ja mam podobnie jak wy też, no, ciężko mi jest Kamila zapamiętać czegokolwiek w tym sezonie, ode mnie 3. Teraz moja kolej na rozpoczynanie, czy Marcina? Moja, nie? No Jesse Rotla. Jesse, jak mówi nasz speaker Jesse. Średnia z forum? Średnia z forum to jest 4,07. 19 miejsce ex-aequo z Mateuszem Adamusem. To mówi wszystko. No, generalnie rzecz biorąc, no ja powiem tak, no niestety, przykro to powiedzieć, ale czas Rotli się po prostu skończył. No, bardzo mało dawał, bardzo gra taka wręcz bojaźliwa. No, kompletnie inny zawodnik niż z tego, z czego pamiętaliśmy z gry w GKS-ie. I po prostu, tak zawodnik obcokrajowiec jeszcze z takim nazwiskiem w naszej lidze, no nie wypada tak grać, panie Jesse. Ode mnie 3 i no i tyle. Ode mnie też jest 3. Dziękujemy za te 2 wcześniejsze sezony, dziękujemy, że chciałeś tutaj wrócić, no ale niestety, no już. W zeszłym sezonie zaczął bardzo dobrze, potem tą kontuzję złapał i chyba z tego co tam po tej kontuzji już w Jastrzębiu miał problemy, wydaje mi się. Czy nie, czy źle mi się wydaje, nie wiem, no. Ale widocznie już po tej kontuzji no, nie wrócił do tej formy, jaką prezentował w swoich najlepszych latach tutaj. No i
Słabiutki sezon bez żadnego błysku, gdzie ten błysk zawsze wyróżnia tego zawodnika, no i tyle. Cień zawodnika z zeszłego sezonu w Jastrzębiu, gdzie tak jak powiedziałeś Adi, bardzo dobrze zaczął, potem poważna kontuzja, ale wrócił po tej kontuzji, tam Kalaber go trochę oszczędzał, ale powiedział jedno Kalaber o Rotli, gdyby nie Rotla, to Jastrzębie nie ograłoby w zeszłym roku Krakowi, nie awansowałoby do półfinału, no ale w Katowicach ten powrót, rozczarowanie totalne. Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Ode mnie 4. Szymon Skrodziuk. Ja teraz, nie? Zaczynam. Jeszcze, proszę, tak, jeszcze raz tak. Jeszcze raz tak. Średnia z forum? Średnia z forum 3,58. 23 miejsce w rankingu drużynowym. No i co? No, to ja odnośnie Szymona Skrodziuka dokładnie mam bardzo podobne przemyślenia jak przy Szymonie Mularczyku. Tak naprawdę no ciężko ocenić, aczkolwiek z mojego punktu widzenia i w moim przekonaniu Szymon Mularczyk no, dużo więcej daje jak wychodzi. Więc tutaj ocena dla Szymona Skrodziuka to jest 4 ode mnie. Adi? Ode mnie jest 3. To jest podobny przypadek, myślę, co Mateusz Adamus, przy czym no utrzymywanie Skrodziuka w składzie mimo wszystko ze względu na wiek było bardziej sensowne niż utrzymanie Adamusa, no ale grając w tej czwartej formacji też nie przekonał niczym, chociaż jedyny gol bardzo ważny, bo strzelony w tychach, także z tym akurat fajnie trafił, no ale tak to no, niestety no też już zawodnik wcale nie taki młody, bo to był jego ostatni sezon statusu młodzieżowca, także no niestety już chyba nic z tego nie będzie. No, ja tak bym nie przesądzał, nie generalizowałbym. Dla Skrodziuka to był pierwszy sezon, gdzie rzeczywiście grał w drużynie z czołówki tabeli. No, w zeszłym roku ten przeskok, no, grał w Janowie, no tam praktycznie no, bida była, bici byli z każdej strony i tak dalej. Dostał swoją szansę, myślę, że bardzo dobrze. Nie dostał swojej szansy na lodzie, bo to tak. Wiadomo było, że to jest przeskok, to jest tak jak z juniora do seniora, tak. Z drużyny ostatniej w tabeli, gdzie każdy gol, każdy punkt to była radość jak z torebki Landrynek kiedyś. No i wiesz, i teraz tu jest takie zderzenie, i to już nikt ulgowo nie traktuje, tylko każdy jedzie w ciało, każdy napierdala, bo to jest drużyna, z którą trzeba walczyć, a tam no, Janowie, no te gole się sypały, a jak się Skrodziuk urwał, to dawał gola, strzelał. Mało minut, tak samo jak Szymon Mularczyk, że Mularczykowi dałem 6, bo no, bardziej był ograny, może stąd jak tak już porównujemy zawodnika jednego do drugiego, ode mnie Szymon Skrodziuk dostaje 5. Następny, Filip Starzyński. Filip Starzyński, tak, może. Średnia z forum? Średnia z forum to jest 5,79. 8 miejsce w rankingu. Przepraszam. Tak jest, Filip Starzyński. Nawet jeżeli ktoś powie, że dużo kar i tak dalej, jasne, skąd się to musiało brać? Wiadomo, jaki charakter ma Filip, że nie odpuszcza. Czasami aż mamy nerwy na to, bo faule w tercji ataku, głupie faule jakieś tak. Sędziowie wyłapują coraz częściej te złośliwe zagrania, złośliwości. Myślę, że to też po części brało się z frustracji, bo Filip chyba nie do końca był zadowolony z przebiegu tego sezonu. No i może stąd się to brało. Jak dla mnie to jest też taka osoba, wokół której powinniśmy budować drużynę na przyszły sezon. Bardzo bym chciał, żeby Starzyński został w GKS-ie. 28 lat. Ode mnie jeden z takich też filarów naszej GieKSy, także ode mnie Filip dostaje 8. No i to tutaj będzie duża różnica, bo ode mnie ma 4, bo według mnie sezon był poniżej oczekiwań, więc ocena poniżej 5, ale wierzę w znacznie lepszy sezon dalej w GieKSie. Okej, no ja to znowu mam bardzo podobne zdanie do Marcina, bliżej mi tutaj do tej opinii niż do tej opinii Adiego. To znaczy to co oczywiście mnie zawsze irytuje i to nie dotyczy tylko i wyłącznie Filipa, ale ogólnie
wszelkie łapane kary w tercji ataku czy w strefie neutralnej no są dla mnie po prostu no, nie do zaakceptowania i to mnie irytowało u Filipa. Natomiast tutaj no co, no zawodnik bardzo waleczny, bo tu nie ma o czym gadać, dużo dający pod tym względem drużynie. Ja myślę, że zresztą to powiem też na końcu jeszcze odnośnie tych, ode mnie szóstka. Szóstka. Kolejny zawodnik, Andrzej Stiepanow. Andrzej Stiepanow, średnia z forum. 7,29. Trzecie miejsce. Andrzej Stiepanow, no mogliśmy się cieszyć z jego gry. Pokazał, że potrafi grać w hokeja. Ten arsenał wykończania akcji przebogaty. Pytanie, czy mógł dać więcej? Trudno powiedzieć. Ma 21 meczów, tak? Nie, 25 meczów na swoim koncie zapisał Andrzej Stiepanow. 21 punktów. 9 goli, 12 asyst. Nie wiem, czy zostanie. W naszej drużynie ma 35 lat. No, to jest pytanie do niego, do działaczy. Nie wiem, jak to wyglądało pod względem wysokości kontraktu. Pytanie, czy aby na pewno... Nie chcę wchodzić w to, ale czy był warty wydania tych pieniędzy? No to już musi kto inny ocenić. Jeżeli mam oceniać grę Stiepanowa, bardzo mi się podobała. Ode mnie Stiepanow dostaje 8. No u mnie dokładnie taka sama ocena na poziomie 8, 7,5 tak bardziej, bo to co akurat u Stiepanowa też mnie troszeczkę, to jakby końcówka tego sezonu, że widać też było troszeczkę tą jego bezsilność taką potem i to mnie tak troszeczkę, że tak powiem, no zbiło z tej oceny tego zawodnika, no ale też wiemy skądinąd, że zawodnik mecze w playoffach grał z poważną kontuzją. Nie bez powodu miał chronioną twarz i w ogóle głowę, czyli dodatkowe te zabezpieczenia z pleksy, ponieważ jak tam nie wiem, wiemy, miał złamaną kość jarzmową. Bardzo poważna kontuzja. Jak to na niego zaczęto mówić, jak zaczął grać w tej ochronie, ksywę miał Bas Astral, nie? Możemy się oczywiście trochę z tego pośmiać, natomiast ode mnie 8 i wielki szacunek za to, że grał z kontuzją, że nie odpuścił, będąc zawodnikiem tak naprawdę na gościnnych występach, można powiedzieć, bo doszedł do nas w trakcie sezonu i powiem szczerze, że rzadko u takich zawodników zdarza się, żeby poświęcali, krótko mówiąc, swoje zdrowie i grali, więc dla mnie szacunek. Ocena 8, tak jak u Marcina, natomiast myślę, że gdyby był zdrowy, to myślę, że no mogłoby być znacznie lepiej. Ode mnie jest 7, no ma może gdyby był tutaj cały sezon, to byłby naszym najlepszym zawodnikiem pod względem oceny, ale troszkę mi się też właśnie zabrakło w tych ostatnich meczach, czy to z Tychami, czy z Jastrzębiem, żeby dał coś od siebie, bo to na pewno potrafi. Oczywiście było też ciężko, zawsze ciężko coś zrobić samemu, ale mimo wszystko troszkę mi wtedy go zabrakło, ale tak to bardzo pozytywne wzmocnienie, jeśli chodzi o jakość na lodzie. Jeszcze na zakończenie, to tą kontuzję to chyba wyłapał w tym meczu ze Święcimiem, nie? Tam ten Brulé go tak trafił, tak. Tyle że to tam, no to też tam, o, ale mu sprzedał ciało, to tam było trochę pecha, bo on go wrzucił dokładnie w to miejsce, gdzie się zaczyna pleksa, za boksem Unii Oświęcim, bo jest to miejsce, gdzie się rozpoczyna pleksa, nie? Przy boksie nie ma pleksy i on go tam trafił na ciało i on uderzył całym impetem właśnie o to miejsce, gdzie się zaczyna, nie? I stąd ta kontuzja, stąd też miał taki, był zamroczony, jak zjeżdżał do boksu. Tak, no mówię, no ciężko. I tak niektórzy się spuszczali, o, ale kurwa Brulé tam trafił, tego Ruska już po nim i tak dalej, no. Trafić trafił, ale... Ale Rusek pokazał, bo... Ale chłop głową uderzył, jak to było. Chłop może w szoku jest, nie? Zagrał do końca sezon i mówię, za to szacunek. Bez dwóch zdań. No i ostatni i zawodnik tutaj, no. Adi teraz zacznie. Tak. Dariusz Wanat. Średnia z forum 4,93. I 10 miejsce tak. W drużynie. Zacznę na koniec, no. Myślę, że obok Bartka Fraszki to jest właśnie chyba drugi napastnik tak naprawdę, który zyskał mnie
playoffami, gdzie mimo, że nie było punktów, to był bardzo aktywny, zawsze starał się tam maksymalnie przeszkadzać rywalom, a jednocześnie nie łapał zbyt wielu kar. Też myślę, że Onik podobno ma nieco funkcję jak Mateusz Michalski, mimo że inny typ, ale to jest zawodnik, którego można wszędzie wsadzić i jakoś zagra, bo umiejętności, krążek na kiju mu dobrze leży, jazda na łyżach ma dobrą, tylko po prostu może brakuje takiego hokejowego IQ, żeby właśnie znaleźć się gdzieś w dobrym miejscu, to co ma Michalski, ale nadrabia za to tą swoją walecznością, jest to tą mobilnością i myślę, że szkoda jedynie, że nie jest może z 2-3 lata młodszy, bo tak to już no, wiek taki, że dużo do przodu nie pójdzie, ale podoba mi się w playoffach przede wszystkim i 6. 6 od Adiego. No ja powiem tak, no mi się tutaj podobało u Vanata właśnie ta waleczność, zaangażowanie i tak dalej. Ode mnie też 6. Nie będę tu zbytnio się rozwodził. Ja Dariusza Vanata zobaczyłem dopiero w playoffach w tym sezonie. Gdzieś tam poszedł do tych formacji wyższych i zaczął być bardziej widoczny. Wcześniej z Adamusem gdzieś tam 4., 3., 5. Ode mnie 5. Myślę, że stać zdecydowanie Dariusza Vanata na lepszą grę. No powiedz Marcinom, jaka jest średnia drużyny. Bo po ocenach z forum średnia drużyny była 5,06. Jak to wygląda po naszych ocenach teraz? Z forum 5,02. 5,02 wychodzi mi średnia z forum. Średnia... czekaj, bo jeszcze bramkarze. O, czekaj. Teraz. Tak, 5,06 z forum. Natomiast średnia z naszymi ocenami wychodzi 5,16. Czyli podnieśliśmy. No niewiele podnieśliście, bo tutaj duża rozpiętość. Jeżeli już tak chcemy jeszcze statystycznie na zakończenie, to średnia drużyny według Adiego wychodzi 4,84. Średnia drużyny moja 5,56. No i średnia drużyny Velura 5,16. Czyli tak jak forum. Tak, całość. Tak jak całość, tak jest, 5,16. Kogo? Bo tam mówiliśmy o formacjach defensywnych, ale myślę, że możemy spokojnie powiedzieć o tym, kogo w ogóle widzicie w przyszłym sezonie w naszej drużynie. To znaczy tak, no właśnie chciałem właśnie Was o to samo zapytać, bo mówię tutaj, akurat mam zanotowane formacje defensywne. Chciałbym, żebyśmy sobie teraz szybciutko zrobili resztę zawodników i potem sobie całość jakby możemy o tym pogadać, nie? Adamus, Adi. Znaczy my nie, się po prostu tak robiliśmy. Ej. Nie tak? A jak no, trzeba powiedzieć, kto chcemy, żeby został, no i tyle. Aha, w ten sposób, kogo chcemy, żeby został. No. No co, ja bym chciał, żeby z tych wszystkich, że tak powiem, formacji, żeby został Bartosz Fraszko, żeby został Patryk Krężołek, żeby został Mateusz Michalski, żeby został Szymon Mularczyk, Dominik Nachuńko, Grzegorz Pasiut, Filip Starzyński. No i fajnie jakby ten Stjepanow mimo wszystko był. No i ewentualnie tu bym jeszcze dorzucił Szymona Skrodziuka. Ja bardzo podobnie. Trzon drużyny, bo to zawsze mówimy o tym trzonie drużyny. Myślę, że właśnie powinniśmy tak budować wokół Fraszki, Krężołka, Michalskiego, Mularczyka, Nachunko, Pasiuta. No to mówiłem już o tym, że od Pasiuta powinniśmy zacząć. Skrodziuk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, Starzyński. No a co do Stjepanowa, no tak 50 na 50. Jak zostanie, ok, 35 lat, pamiętajmy o tym. Jak go nie będzie, to myślę, że też sobie poradzimy. Dobra. Adi? U mnie różnica jest taka, że nie ma Dominika na Hunki, nie ma Skrodziuka, ale jest Vanat. No jest Vanat. No dobrze. No to mamy to.
To mamy to, no natomiast trochę już długo gadamy, nie? Pytanie, czy ktoś to wytrzyma. To mniej więcej wiemy, kogo byśmy widzieli. No, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no czekamy. Wydaje mi się, że ta w ogóle średnia ocen, te 5-16, którą mamy całościowo, no jest taka, to co powiedzieliśmy, no plan minimum został wykonany, tak, czyli byliśmy w tej czwórce i no gdzieś to tam ta ocena 5, ta średnia oddaje te nasze oczekiwania odnośnie i tak dalej. No gdybyśmy zdobyli coś więcej niż to czwarte miejsce, no to pewnie te oceny byłyby wyższe. Ja jeszcze tylko powiem parę słów od siebie odnośnie tych ocen wszystkich poszczególnych zawodników i tak dalej, że ocena całej drużyny i też właśnie poszczególnych zawodników między innymi wynikała też z tego, jak ci zawodnicy ile minut dostawali, w jakich formacjach byli ustawiani i tak dalej, i tak dalej. No, mogło to wyglądać inaczej, no wyszło tak jak wyszło, tak żeśmy to ocenili i tyle. Panowie, coś byście dodali do tego wszystkiego? Kiwają głowami. Wszystko chłopaki, zostało nie. Powiedziane. Kości zostały rzucone. Po biskupie już się nikt nie wypowiada, także taka jest zasada. Co? I ogłoszenia parafialne tradycyjnie. Zapraszamy serdecznie Was do Blaszoka na zakupy. Dużo nowych gadżetów, jak co tydzień. Fajne rybaczki są, mówię o czapkach, a nie o spodniach. Naprawdę fajne rzeczy, dużo promocji, dużo obniżek, także atakujcie tam, odwiedzajcie sklep, róbcie zakupy. No i tyle. I czekamy tak naprawdę na wieści z klubu odnośnie trenera, zawodników i niebawem się będziemy słyszeć. A za dzisiaj dziękuję. Velur, Baudolino i Adi.